Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Czechu i witam was w kolejnym odcinku z gry Kroniki Mertany Archolos. Możecie na samym starcie zostawić lajka, subskrypcję, komentarz, napisać, wpaść na Rewinda, zobaczyć na moim drugim kanale. Twitcha też masz link w opisie. 40 osób widziało przy tym antynie. Co? Dobra, widzowie, kontynuujemy sobie giereczkę. Jak widzieliście w poprzednim odcinku, była konfrontacja z dużym Benem, a jak to się zakończyło, możecie sobie zobaczyć w poprzednim odcinku. Natomiast, no dobra, no powiem co. No nie żyje. Zabiliśmy dużego Bena. I teraz przyjdzie nam zapewne zmierzyć się z konsekwencjami tej decyzji. I pewnie Cortez nam będzie chciał napierdolić. Idziemy. Hej. Tak? Komuś. Hej, ty. Komuś. To. Widziałem cię na arenie. To. I się nie zorientuje. Nie zorientuje, kurwa, że on nie żyje? Ja mam naprawdę po prostu spierdalać do miasta? A gdzie jest Cortez? Tu jest Cortez, Hej, słuchaj. ty. A! Ja mam po prostu iść do miasta? Bo słuchajcie, widziałem takie coś, jak mamy aktualizację oczywiście misji wśród łotrów. I Ben pomógł mi sprostować kilka kwestii związanych z porwaniem Jorna. Okazał się być bardziej pomocny niż początkowo myślałem. Wszystko wskazuje na to, że muszę wrócić do miasta. Upewniłem się też, by porywacz mojego brata już nigdy nie wyrządził nikomu krzywdy. A więc taka jest misja. Po prostu mamy się widocznie udać do miasta. O, a ty to kto? Ładne przedstawienie. Nie sądziłam, że ktoś taki jak ty poradzi sobie z tym olbrzymem. Taki jak ja? No, na zabijakę to ty mi nie wyglądasz. Jesteś raczej dość niepozorny. Widać, stale zaskakuje ludzi. Grasz pewnego siebie. Sprytnie. Typ już dawno zalazł mi za skórę. Prędzej czy później sama bym go kropnęła. O. Ale dzięki tobie nie musiałam sobie brudzić rąk. Ludzie zwykle przedstawiają się na początku rozmowy. A goście w karczmie zamawiają piwo i grzecznie siadają przy stole, Marvin. Tak, co, ale to było dobre riposta. Ona może nasze imię zna. Skąd znasz moje imię? Kto wchodzi na arenę, nie pozostaje obojętny dla tłumu. Ty najwyraźniej im się spodobałeś, bo wykrzykiwali twoje imię najgłośniej ze wszystkich. Mów mi, Okay. Ivy. Co robisz tu pośród tych Fair enough. wszystkich bandziorów? Szukam kogoś, kto wie, jak sobie radzić z podobnymi typkami. I wygląda na to, że właśnie kogoś takiego znalazłam. Mów dalej. Mój szef jest na tropie niebezpiecznej organizacji. Ktoś o twoich umiejętnościach byłby dla niego cennym nabytkiem. Poza tym zgaduję, że przydałaby ci się pomoc. Pomoc? Niby w czym? W odnalezieniu tego, kogo szukasz. Zaufałem już zbyt wielu ludziom na swojej drodze i nie otrzymałem od nich żadnej pomocy. Wątpię, żebym otrzymał ją od twojego szefa. Popełniasz błąd, ale to Nie, twój nie, wybór no nie przy. szerokiej drogi. Nie chciałem tego wybrać. To był po prostu czysty i wyłącznie przypadek, widziałem. Wczytujemy i widzimy się przy tej samej opcji dialogowej. Nie wiedziałem, że to zakończy rozmowę. Nie byłem tego pewny. Nie było to takie intuicyjne. Myślałem, że po prostu pogadamy, to prowadzi nas do dalszych opcji dialogowych i tak dalej, i tak dalej. No nieważne. Dobra, więc jesteśmy oczywiście w tym samym miejscu, w którym byliśmy. Najpierw muszę Rozważę wrócić do twoją miasta. ofertę, ale najpierw muszę złożyć raport moim pracodawcom. Widzę, że nadal ślepo wierzysz w to, że ci pomogą. Gdyby mieli taki zamiar, już dawno odnalazłbyś swojego brata. Wolę ślepo wierzyć w ich pomoc, niż ufać kolejnemu złotemu człowiekowi, który rzekomo potrafi zdziałać cuda. Popełniasz błąd, ale to twój wybór szerokiej drogi. No. W pobliżu wyjścia z roletu zaczepiła mnie pewna dziewczyna, przedstawiła się jako Ivy. I wygląda na to, że sporo o mnie wie i o tym, co tu robię. Widząc, jak dobrze sobie poradziłem z Benem, zaproponowała mi pracę u swojego szefa, który jest na tropie jakiejś niebezpiecznej organizacji. Wspomniała też, że mogłaby mi pomóc w poszukiwaniach mojego brata. Rozważę jej ofertę, ale najpierw muszę wrócić do Lorenza i powiedzieć, a, czyli rozważymy jednak tą ofertę, okej. Okay. Myślałem, że jakby.
muszę jej w 100% zaufać i powiedzieć tak, jasne, pomogę i tylko wtedy będzie opcja zobaczenia jej szefa. Ale... O, a tu się kurwa co stało? I po tym wszystkim zgnijesz w bagnie. Ty, a tutaj Ivy go załatwiła? Chodź tu, smato. Znalazłem zwłoki. Chcę z tobą opcję dialogową. Ivy! No, już se poszło. Dobra, nie chce mi się gonić. Widzę, że tam truchta. Jebać ją. No nic. A kto to był? To był jakiś spoko ziomuś? Ja bym tylko po twarzy i głosie rozpoznał, bo ja tak po imionach nikuja widzowie. Dinkel. No, nie kojarzę. Adam Małysz, nie znam. Nie no, widzę, co pracę za ja nie kojarzę żadnego imienia z tej gierki, jestem totalnym kurwa cymbałem. Ale naprawdę, jeśli chodzi o imiona, to ja ni chuja nie wiem, co się dzieje. Czas wybrać się do kapliczki Adanosa w mieście, kapliczki Inosa, Adanosa, kurwa, którego z tych. Dziwne, teleport wydaje się nie działać. Podoba mi się to, czuję ciarki. To jest fajne. Dziwnie, magiczny krąg zdaje się być zablokowany. Nie mogę się przeteleportować do miasta. Może któryś ze strażników przy bramie powie mi, czy coś się tam nie wydarzyło. Okej. Okay. Ivy, szmata. Dobra, to rozpierdolimy Ivy w takim razie. Strażników przy bramie, jak tu kurwa wszyscy kleją wódę. No jak mi ze strażników powie przy bramie, ty. Jak to wszyscy w barze zajebanym są. I chyleją. Teraz znaleźć kurwa strażnika bramy, ty. Ej, ty. Wiecie co, ja mam chyba kurwa lepszy pomysł. Ty, a oni się nie zorientują, że duży Ben nie żyje od 5 tygodni i mi napierdolą? Nie wiem. Ale się przekonamy. Zapisuję giereczkę. I zobaczymy, ucho mnie swędzi. Izowie. Idziemy się kimnąć z 5 dni, w sensie dosłownie. Następny poranek. Piją? No tak, muzyka się zmieniła. Piją. Ale muzyka się zmieniła w sumie. Chyba, że taka jest za... A, taka jest za dnia, a w nocy jest taka nostalgiczna. Jeszcze jeden dzień. Piją? Piją. To jeszcze jeden dzień. Chociaż coś czuję, że oni tu będą pili nawet jak tu kurwa 10 tygodni prześpię. Ale można spróbować, no co, nie szkodzi chyba zobaczyć. Piją? No oczywiście, że piją. No jak ma jeden ze strażników kurwa sprawdzić, jak wszyscy pijani w 3 dupy od 3 dni chleją? Tutaj też wybiję wszystkich. Czy tutaj się ktoś znajdzie? Jest tu ktoś, może ty coś masz ciekawego do powiedzenia w tej kwestii, czemu nie działa ten teleport? No nie masz, ale to byłeś ty, skurwysynie, co mi tą potkę dałeś, żebym był 3 razy wolniejszy, ale i tak ci nakopałem, bo ją poszedłem w zręczność. Chodźmy w takim razie wypytać ludzi, co się tu znajdują w środku. Witam serdecznie, czy dowiedzieliście się, że wielki Ben nie żyje? Jak? Na klientów nie na... Ej, ty. A, dzięki, bo w ogóle zadziałało. Ale chyba nie mogę mu to powiedzieć. Proximo, no nie. Czy było jakieś kurwa informacji? Tiago? Kto by pomyślał, dopiero co prawie... To już gadałem z tą. Lary? Ty, no to jak ty, kto by pomyślał, że prawie mnie zabijesz przy bramie, to może masz coś kurwa jednak lepszego do powiedzenia. Kto by po... No nie masz. Ivy. Popełniasz błąd. No. Chyba trochę utknąłem, widzowie. Ale spytajmy tutaj wszystkie postacie, jakie są możliwe do spytania. No bo ta... Dzięki, kurwa. Powiedzcie mi coś ciekawszego. Jak nie, to oczywiście zatrzymię dla was odcinek, ale... Ale spytaj... Dzięki. Ej ty, nieskończone ten. Ej ty. Życie na lądzie. Piwo generator. Hey. Jak macie kat generator, to jest piwo generator i piwo stealer. Dobra, nieważne. Pytamy dalej. Hey. To był bezbekowy żart. Po walce? Jeśli planujesz spać, to... No właśnie wiem. Ej, ty. Pokaż co tam masz, a co masz? Masz coś ciekawego? Nic nie masz. Kurwa,
Ktoś mnie ty, sabotażuje mnie, że ja nie mogę wrócić. No nie widzę, żebym miał tu jakąś opcję spytania kogoś. W każdym razie, w takim wypadku, wydaje mi się, że idę tam jeszcze powęszyć. Idziemy powęszyć, widzowie. No oczywiście, jak nic nie znajdziemy, to ja w takim razie nie będę wam przedłużać tego wszystkiego. I zatrzymię dla was odcinek, prawda? Oczywiście, że prawda, dla widza bym nie zatrzymał. No oczywiście, że dla widza zatrzymię. A później odtrzymię, kiedy znajdę poszlakę. Ale coś tu nie działa i się nie da teleportnąć. Wyjątkowo mnie to wkurwia, bo nie chce mi się iść z buta. Mam jeden pomysł, co tu może być nie tak. To znaczy, zablokowali to, a przy wyjściu, jak wyjdę z jaskini, to ktoś tam będzie na nas czekać. Dlatego to jest zablokowane. Jakaś logiczna konkluzja z mojej strony. Dziwne, magiczny krąg zdaje się być zabrany, nie mogę się przeleportować do miasta, może któryś ze strażników przy bramie powie mi, czy coś się tam nie wydarzyło. No właśnie mi nie powie, kurwa. Bo wszyscy chleją wódę. Więc będzie pewnie ciężko ze strażnikami bramy. No tutaj zawsze duch stoi, to jest jeden, a ten drugi mi mówi, że zajebiście obiłem komuś mordę. I chyba nie, nic więcej. Zobaczymy, czy przy wyjściu jeszcze nas nikt nie dojedzie. No widzę, że nie. W takim wypadku nie mam zielonego pojęcia, co mam robić. Widzimy się dosłownie za sekundę. Może mi się uda rozwiązać tą sprawę, jak nie, to widzimy się w mieście po prostu. Widzowie, jesteśmy przy winnicy. Dlaczego się tu znajdujemy, już wam tłumaczę. Dlatego, że serio starałem się porozmawiać z jakimś, znaleźć kogoś, z kim mogę porozmawiać, ale chyba jest to niemożliwe. Czytałem też, jak inni starali się poszukać informacji, jak inni wykonali tą misję, natomiast okazało się, że oni po prostu rozmawiali ze strażnikami. Tylko, że u mnie nie ma strażników. Nie wiem, czy to jest błąd, czy faktycznie muszę wrócić dopiero za jakąś chwilę, kiedy jakby oni skończą tą biesiadę. Ale też biorąc to na chłopski rozum, rozumiem, że to jest po prostu zablokowanie mi jakby możliwości podróży, żebym nie mógł tam wrócić. Tak przynajmniej przypuszczam. Z jakiegoś powodu gra mi nie chce bardzo, żebym tam wrócił. Otrzymujemy misję tutaj, dlatego że wysłaliśmy tutaj naszego zioma, nie? A nie, to on przyszedł z tym złotem i w sumie to on, spotkaliśmy go w mieście. To nie wiem, na chuj otrzymałem, bo tutaj kogoś znalazłem, widzę, co stoi. To mówię co, pogadam. Jesteś w końcu. Już myślałem, że nigdy się nie zjawisz. Dziadzio. Jak na starca, to szybko tu dotarłeś. Już ja mam swoje sposoby na poruszanie się po bagnie. Nie ma czasu na gadanie, bierzmy się do roboty. Bierz kilo w ręce i dokładnie przekop okolice tego dużego kamienia przy półce skalnej. Czego mam dokładnie szukać? Chyba nie myślałeś, że na trawie będzie leżał wielki czerwony krzyżyk z desek. No tak myślałem właśnie. Stawiam ci najdokładniejsze miejsce, jakie wywnioskowałem z mapy. Teraz musisz po prostu przekopać cały okoliczny teren. Mniej gadania, więcej kopania. To jest nawiązanie do Gothica 2, bo w Gothica 2 jak coś wykopywałeś, to był wielki czerwony X. Dobra, gdzie koło półki skalnej, gdzieś tego owego, dobra, czyli gdzieś tutaj było. Ja w ogóle wchodziłem do tej jaskini? Patrzcie, ciekawe czego trafię stąd. No, pojebane to jest, nie? Skąd ja trafię, kurwa, te topielce? Wy to widzicie w ogóle? Jakieś pojebane. Dobra, czyli gdzieś tutaj mam to kopać. O kurwa. Witam, ale fajne kolorki są w środku. Dobra, co on mi powiedział? Zakopane skarby. Dotarłem na miejsce, gdzie ma być ukryty pierwszy skarb. Mortis kazał mi przeszukać okolice dużego kamienia przy półce skalnej obok jeziorka. Kurwa, za dużo słów. Okolice dużego kamienia przy półce skalnej obok jeziorka. Duży kamień przy półce skalnej obok jeziorka. Tak dla mnie to jest to. Nie? Nie. Duży kamień przy półce skalnej obok jeziorka? Tam? Nie wiem, widzowie. Ale chodźmy na razie do jaskini, bo w tej jaskini nie byłem. No to z tego względu, że moby, które się tu znajdowały, były pewnie zbyt silne wtedy, jak tu przybyłem z jakieś 20 czy 30 odcinków temu. W ogóle to jest 50 chyba 6 odcinek, o ile 50 chyba 6, o ile dobrze liczę.
To jest w ogóle pojebane, nie? Jak długa jest ta seria. Mam nadzieję, że wam się podoba i mam nadzieję, że też wam się podoba takie chillowe podejście do gierki, jakie robię teraz. Czyli po prostu jest wieczór, a ja najzwyczajniej w świecie mam ochotę sobie posiedzieć przy kompie i se kurwa pochillować bombę. Nie, i se tu coś popierdolić, że tu se zabić pełzaczka, bo... Masą mnie skurwysyny wzięły, masą mnie! No chuj, przejebaliśmy, chyba że dziadzio mi pomoże. Wziął mnie na masę! A kurwa w realu bije. Mini mi się rzeczywistość odgrania za dużo w gry, kurwa. Ja już chcę tego pełzaczy, kurwa, ostatnim tchnieniem sprzedać mu lewego sierpa. No, ale mam nadzieję, że wam się podobają takie, słuchajcie, chillowe odcinki, w których jakoś nie staram się wymyślić śmiesznego żartu, ani tutaj turbo zadymić, tylko bardziej sobie gram tutaj na chillku, tu sobie palę śluga, tutaj sobie chilluję. Mam nadzieję, że taka forma też wam tych odcinków się podoba. Jest również interesująca, co tego. O kurwa, może być problem. Co takie bardzo chaotyczne odcinki. Ja różnie lubię, no wiadomo, raz człowiek ma dużo energii, a raz no teraz też by mu kurwa fikoła zajebać. Ale też wydaje mi się, że chyba lepiej będzie, jeżeli sobie tak na chillku to nagram. No nie, ja się lepiej będę bawić, nagrywając tak na chillku teraz. No, może dużo nie biją, ale rozpierdalają mnie masą i szybkością. Jak z dwoma, to nie mam szans. Chyba żeby uderzały w tym samym momencie. To jest jakby jedyne rozwiązanie. No nic, pierdolni. Przestań. O kurwa, ewakuację do tyłu robię. Spokojnie, panowie. No. Zobaczyłbym, co miecz bije w sumie. Może na kolejnym pełzaczu wytestujemy, jak bijemy z miecza dużo. No kurwa, no trochę biją. No nie będę, nie powiem, że nie. Nie powiem, że nie biją. Ale walniemy z dwie potki. Drogie te potki, jak skurwesyn. I zobaczymy, jak sobie poradzimy z mieczem. Miecz w teorii powinien być więcej, natomiast ja jestem niedoświadczony w bicie mieczem. Jakbym poćwiczył, to pewnie by mi szło lepiej. Nie no, tragedia. Nie no, dobra. Z tym jest to jakiś największy gówno na świecie. Rozpierdoli mnie pełzacz wojownik, kumasz. Tragedia, widzowie. Nigdy więcej, kurwa, tego miecza już nie wezmę do ręki. Czemu my tak mało bijemy z miecza? To chyba jest fakt tego, że ja po prostu nie umiem machać w miecz. Jakbym się uczył od początku broni jednoręcznej i tak dalej i zręczność wtedy szedł, to spoko. Ja się uczyłem łuków i strzela i jakby zręczności, przez co możemy dobyć zajebistego miecza, a nic, kurwa, tym mieczem zrobić nie umiemy, ni chuja. Ale wydaje mi się, ja takie wolę podejście, bo sobie stanąć z tyłu i sobie pociachać trochę tym łukiem. Tak chyba mi to większą frajdę sprawia. Sobie stoję i sobie cyk, 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 cyk. Jakoś się chyba lepiej przy tym bawię. Mało jest wtedy do roboty. Ja chyba lubię po prostu mieć mało do roboty, widzowie, wiecie? Tak samo jak gram w League of Legends. To też zawsze. Moim ulubionym czempionem jest Ziggs. Dlaczego? To jest na midzie i nic więcej nie musisz robić. Wystarczy, że będziesz pushował. Bo nawet jeżeli twój midlane, znaczy twój przeciwnik z midlane'a będzie schodzić, to ty właśnie z X-em nie schodzisz, bo ty tym z X-em, kurwa, masz za zadanie wziąć wieżę, nie? Przynajmniej w brązie. Czy tam w srebrze, czy goldzie, nie? Więc nie musisz nawet gankować. Wystarczy, że kurwa po prostu stoisz na tym midzie i bierzesz wieżę za wieżą, wieżę za wieżą i rozpierdalasz. Lubię takie postacie, które nic, kurwa, nie musisz z nimi robić. O, oh, wow. Ujujuj. Magiczna ruda? Co ty pierdolisz? A to 200 jest warte. Jeszcze to dostałem, okruchy. I dostałem osiągnięcie, słuchajcie. Osiągnięcie nazywa się... Już wam czytam, co to dokładnie jest za osiągnięcie. Osiągnięcie nazywa się Górnicza Dolina. Wydobędź żelazo, złoto, srebrne i magiczną rudę. 18,9% graczy zdobyło to osiągnięcie. W ogóle czytanie osiągnięć jest spoko, mam wrażenie.
Muszę częściej czytać te osiągnięcia. Ile procent graczy, ile coś. No to nawet fajne jest. Nie wiem, czy jestem w stanie wam to pokazać na ekranie, jak to się wyświetla, ale tam też nie pisze jakby procent graczy, którym udało się osiągnąć też to osiągnięcie. Masło myślone. Chyba, że jakieś wtyczka do OBS-a. Może by była jakieś wtyczka do OBS-a. Ale też, żeby pokazywać bezpośrednio powiadomienia ze Steama, musiałbym... to jest fajny pas, bo on jest chyba warty 500. Bym musiał przechwytywać bezpośrednio pulpit. No fajny pas, ale ja mam lepszy. No jest, to jest najebany pas. A nie chcę przechwytywać bezpośrednio pulpitu, bo nie po to kurwa wgrałem tu DX11. Plus, no zawsze sobie coś tam stabuję, zobaczę, czy kto tam napisał albo coś, jak jest jakiś dłuższy dialog, zobaczę, czy wszystko się nagrywa, zapiszę sobie coś w notatniku, a tak to byście wszystko widzieli. No, nie żeby to jakieś, kurwa, najgorsze na świecie było, ale wydaje mi się, że... Tak jakoś lepiej. No nie wiem. Nic, idziemy kopać. Koło jakiś tutaj kamień, półka skalna, wiadomo. Tylko gdzie dokładnie? Kurwa, nie mam zielonego pojęcia. Spróbujmy iść na drugi brzeg. Może tam. Co to było? Ziele lecznicze. No to biorę. Cieszę się, że w tym stawie pływa jakiś kurwa złoty ten. Złoty pierścień, który musi zostać wyłowiony. Przez jakiegoś szczęśliwego znalazcę, którym będę, mam nadzieję, ja. No chodź tu, rzeczny krwepijco, no. Aż się kurczę łezka wokół kręci, widzowie, jak ja bierę tego krwepijcę rzecznego i tak śrub na hita. Nic tu nie ma. Aż się łezka wokół kręci, bo pamiętam, kiedy to byli prawdziwi kurwa przeciwnicy. Mam nadzieję, że mi się kilow nie rozpierdoli. No jak tam? Nic tu nie ma. Może X-em zaznaczone nie jest jak w Gothiku 2. Ale zaznaczony jest kamieniami rozsianymi po ziemi. Nie znajdę. Widzę ten smoczy orzech, kurwa, smoczy korzeń. Niczego tu nie znajdę. Jak to kurwa niczego nie znajdę? Tu gdzie mam znaleźć? Niczego tu nie ma, powinienem porozmawiać. No tak. Ewidentnie jest nic nieposiadane. Ewidentnie nic nie ma. To w ogóle dziwnie brzmi. No tak, nic nie ma. Jakieś dziwne zdanie, nie? Jak to wypowiesz? No tak, nic nie ma. Nie wiem, dziwne. Dobra, zarzućmy wędkę, jest łowisko, są rybki, cyk. Zawsze taki goldzik, po kolei, po trochu i tego golda nam się uzbiera, bo widzicie to jest 1400 golda, może wam się wydawać dużo, ja to zawsze powtarzam co każdy odcinek, ale to 1400 golda to jest kurwa nic. 1400 golda to są kurwa grosze tak naprawdę. Nie chce mi się tutaj szukać i łowić tych przedmiotów, co tu będą. A pewnie są. Mam takie przeczucie. A może nie ma. Może przeczucie jest mylne. Ty, a gdzie dziadzio? Ej, gdzie jest dziadzio? A tam jest kurwa. On do mnie idzie, a ja do niego, ty. Tośmy się zgrali. Dziadzio. Jak? Gdzie jest tu? W tym problem. Niczego nie znalazłem we wskazanym miejscu. Dziwna sprawa. Musiałem przecież dobrze odczytać mapę. Może już ktoś go wykopał? To z pewnością te wieśniaki z winnicy. Musieli tu węszyć i pewnie któryś natrafił na skarb. Nic straconego. Zostały nam dwa pozostałe. Spotkajmy się przy ujściu rzeki do morza w pobliżu Silbach za jakiś czas. Ja zostanę tu jeszcze chwilę i rozejrzę się, czy czegoś nie przegapiłeś. Dobra. Chętnie bym wykonał już tą misję tak naprawdę. Bo wiem, że gdzie jest przecież rzeka w Silbach, więc nie miałbym z tym problemu. Natomiast no, dzisiaj, wczoraj zakończyliśmy misję, bardzo ważną misję fabularną. Więc dzisiaj wręcz po prostu wypada pójść do Lorenzo i oddać tą misję. No nie? Żeby mieć ten spokój, porozmawiać, zakończyć ten jakby wątek przystani, czy jak oni się tam nazywali. I wtedy będziemy działać te dalsze misje poboczne, tak jak zwykle. Co nowego? Gdyby nie twoja pomoc, byłbym... Dobra. I to jesteś ty.
O, możemy sobie wydobyć tego, drewno. Zregenerowało już się. No co jakiś czas się to drewno regeneruje? Nie szybko, ale... A, bo my przecież przy silbach jesteśmy. No aż kusi, ale no nie, 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 nie. Do miasta, do miasta. Pod gildię kupiecką. Przykro. Jeśli chcesz wejść do miasta, będziesz musiał sam porozmawiać ze strażnikami przy bramie. Co? Miast, przykro mi. W mieście wprowadzono stan wyjątkowy. Podobno doszło do jakiegoś nieudanego zamachu. Jeśli chcesz wejść do miasta, będziesz... O kurwa. To co? Miejsce zakopane skarby. No dobra, mam się spotkać przy ujściu rzeki... przy ujściu rzeki przepływającej przez Silbach do morza. No dobra, to do Silbach, nie chce mi się tam zadupsać. Możemy pewnie dostać się pod miasto. Natomiast, no chętnie, ale coś czuję, że zaraz zacznie się grubo, skoro zamknęli miasto, że zaraz pójdziemy tym wątkiem mocno fabularnym i zupełnie zapomnimy o tym, że mieliśmy tutaj przecież grać misje też poboczne, prawda? Powiedzmy, znaczy, no my tu do końca też nie mamy zielonego pojęcia, która misja jest niepoboczna w sumie, nie? My sobie tak gramy, ale to nie wiemy, która misja tak naprawdę nas doprowadzi do czego. Ale możemy przypuszczać, że zaginione skarby raczej nie odnajdziemy, kurwa, zakopanego Jorna. Chociaż byłby to kolejny niezły plot twist, który wymyśliłem. Uściu, gdzie mamy się z nim spotkać? Mortis postanowił jeszcze rozejrzeć trochę po okolicy. Ma spotkać się z nim za jakiś czas przy ujściu rzeki przepływającej przez Silbach do morza. To bardzo blisko miejsca, gdzie po raz pierwszy wylądowałem na tej wyspie. A ujście, dobra, dobrze, że mi podpowiedział. No to dobra, to chodźmy tam. A w ogóle zobaczmy, czy są jakieś zlecenia w Silbach. No nie ma nic. Dobra, no to chodźmy tam. Ja sobie tam to poprzeskakuję. Tylko nie pamiętam, szczerze mówiąc, skąd ja kurwa przybyłem. Stąd? No nie pamiętam. Nie pamiętam, widzowie, skąd przybyłem. Ni chuja nie pamiętam. Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, skąd przybyłem. Więc widzimy się zaraz, jak dotrę na miejsce, bo pewnie ze 3 razy, kurwa, wejdę w nie w to miejsce, gdzie trzeba wejść. Więc zaraz się widzimy, widzowie. Dobra, widzowie. Przyszedłem tu sobie ściąć obalone drewno, patrzę, na to jakiś chłop stoi i go znalazłem. Dla ludzi, którzy szukają, nie wiem, jaki będzie tytuł, ale wiem, że sporo osób po prostu szuka... ogląda moje filmy i szuka po prostu, jak sobie przejść, grając w giereczkę. Jakby szanuję, więc jakby tu się znajduje, respekt, więc jakby tu znajduje się Mortis i drugie zadanie, jakby ktoś szukał. Nie wiem, jaki będzie jeszcze tytuł tego odcinka, więc nie wiem, czy ktoś szukał akurat tego. Miałem już okazję tu być, niestety w niezbyt przyjemnych okolicznościach. Powiadasz? To musi być bardzo przykra historia. Opowiesz mi ją przy beczce piwa, gdy już wykopiemy te kosztowności. Skarb powinien być zakopany pod tym drzewem. Nie jestem tylko pewny, z której strony. Machaj tym kilofem i uczyń nas bogatymi. Dobra, dziadek. Którym drzewie? Tym drzewie? Zapewne nie będzie tu skarbu i będzie w ostatniej lokalizacji, bo w ogóle każda lokalizacja okaże się, że nie było tam skarbu. Tak też może być. Jarek, ty znalazłeś ten kurwa mapę skarbów w butelce. Nic tu nie ma. Jakby wygrać, nie wiem, prawo jazdy w cheatosach, no. To trochę tak to wygląda, ty. Właściwie, że chyba tu kurwa nic nie znajdziemy. No i nic nie ma. Znowu nic? Same korzenie. To przecież niemożliwe! Mapa musi być poprawna. Jestem pewny, że źle kopiesz. Chyba zastanowię się nad zatrudnieniem kogoś bardziej kompetentnego. Daję ci ostatnią szansę. Spotkajmy się za kilka dni w pobliżu obozu Drwali pod Wilczym Leżem. Obóz Drwali? Muszę się czegoś napić i odpocząć od tych całych poszukiwań. Nie zawiedź mnie tym razem. Chwila. Jak życie? Jestem pewien, że...
Jesteś pewien, że niedługo będziemy bogaci? No dobra, widzę tylko dwa problemy. Jeden to jest taki, że ja przy tym wilczym leżu nie byłem, więc nie mam zielonego pojęcia, co to jest za miejsce. Więc żebym ja cię znalazł przy jakimś wilczym leżu, przy jakiejś kurwa kopalni, czy tam, czy gdzieś tam, gdziekolwiek my idziemy, gdzie to było, nie kopalni, tylko w obóz drwali. Myślę, że może być kurwa ciężko, bo my tam nigdy się jeszcze nie znaleźliśmy. Ale co, no odwiedzimy nową lokalizację, widzimy się zaraz, bo ja oczywiście muszę tu wybić potworki, wrócić do Silbach i z Silbach do Wilczego Leża. Jak, z jakiej odległości bije, pojebane to jest. Widzimy się, widzowie, za sekundę dla was. Dobra, widzowie, halo, halo. A więc widzimy się przy obozie drwali, czyli tam dokładnie, gdzie mieliśmy spotkać naszego zioma Martineza. O, właśnie sobie tam siedzi. Więc idziemy się do niego udać. A nie, to jakiś podróżny jest. Nic tu nie ma. No to i tak się tam udajmy i zapytajmy, co tu się dzieje. Jest tu w ogóle jakieś dziwne miejsce. Zobaczcie, wszędzie szaro jest. Jak tam zejdziesz na dół, to szaro. A, bo tu jest kopalnia węgla. Albo coś takiego. No, jeszcze myślę, na razie nie będziemy odwiedzać tego miejsca i go jakoś turbo dokładnie badać. Z tego względu, że tak jak myślę do każdego miejsca, jak na bagna, jak do kopalni, jak do tego, jak do kanałów i tak dalej, myślę, że jak do Archolos, myślę, że po prostu w pewnym momencie gierka nas tam zaprowadzi i nie będziemy musieli. Zapłaciłem 100 golda i Inos mi kurwa tylko mi podziękował za modlitwę z kurwę syn. To jest, dobra, idziemy szukać naszego zioma. No tutaj ze trzy słowa można zamienić. Co możesz mi powiedzieć o Archolos? Wyspa pełna możliwości, ale potrafi być cholernie niebezpieczna. Wystarczy wspomnieć o tej bestii mordującej wieśniaków. Co może... Kto tu rządzi? Knut. Facet jest najbardziej doświadczony z nas wszystkich i najlepiej sobie radzi z organizowaniem wszystkiego. Jeśli masz jakąś sprawę, to idź do niego. Pago, posą. Na wyspie jest coraz więcej obcych. Nie podoba mi się to. Więcej przybłęd, to więcej kłopotów. Kurwa, powinni zrobić taki easter egg. Powinni trochę nawiązać. Wydaje mi się, że jest w miarę mało nawiązań do jakby kultury. Tak samo jak Wiedźmin był dlatego fajny, szczególnie dla Polaków, bo umówmy się, no tam co drugie słowo to jest kurwa nawiązanie do jakiejś polskiej lektury, do jakiejś polskiej przypowieści, a czasem całe misje są oparte o polskie powiedzenia, polskie przysłowie albo coś takiego, no nie? Przecież w tym, słuchajcie, w misji z Wiedźmina, gdzie idziemy do takiej krainy baśniowej, no to tam spotykamy masę jakby znanych w Polsce, jak nawet nie wiem, czy nie polskich, bajek, postaci z bajek, więc wydaje mi się, że trochę tu mało nawiązań do Polski. Kim jesteś? Nazywam się Knut. Jak widzisz, jestem drwalem. Jestem zajętym człowiekiem, więc gadaj, czego chcesz. Jak idzie praca? Drewno jest twarde, a drzewa głęboko zapuściły korzenie. Zupełnie jakby przygotowywały się na zimę. Oprócz tego całkiem nieźle. Oczywiście, jeśli nikt nam nie przeszkadza i nie zadaje głupich pytań. Potrzebujesz pomocy przy pracy? Wróć, gdy nabierzesz więcej krzepy. Dwa siły za mało? No mogę się te dwa siły nauczyć, no. Jakby cię... Pomachaj... Raz. Pomachaj trochę siekierą. A, najpierw muszę się nauczyć siły. No mam tu niby tą potkę. Jup. Słuchaj. Witam serdecznie. Nawet... Kurwa! Debilem jestem. Debilem, po co ja tą potkę, jak mogłem jakiś pierścień założyć siły? Na pewno mamy jakiś pierścień siły, ale gdzie ja mam zapis? Gdzie mam zapis? No, daleko mam zapis, no to już dupa. Po potce, widzowie. Nie, kurwa, nie. 8 minut w dupę. Debil, widzowie, debil. Kurwa mać, zaraz się widzimy. No co, widzowie, trzeba patrzeć na pozytywne aspekty tego wszystkiego. Jeden z pozytywów to jest plus 100 golda, bo nie wypierdoliłem na tutaj
żeby się pomodlić do Inosa, który mi nic nie dał, pochcamp, a może następnym razem odda Inosik. A druga sprawa to jest taka, że nie zużyłem potki wartem 1500 i mogę sprzedać za 300 golda, a ja sobie założę prawdopodobnie jakiś tutaj pierścień siły. Oj, proszę. No i cyk, taki sobie zakładam. I co, potrzebujesz pomocy przy pracy? Widzę, że masz łapy jak prawdziwy drwal. Może będzie z ciebie jakiś pożytek. Wiesz, jak to się robi? Brat mi kiedyś pokazywał. Dobrze. Przynajmniej nie będę musiał strzępić języka na próżno. Potnij każdą z przygotowanych kłód na równe plastry, a potem przynieś mi całe drewno. No dobra. Które? Co mam pociąć? Co? To? Dobra, pocięte. To? Pocięte wszystko. A, wszystko sobie pociąłem za jednym razem, tak? Słuchaj, skończyłem, ty się opierda... A nie, to nie ty. A to dawaj owczą skórę, ty. Cyk. Ta skóra, cyk. Perek? Cyk. Wypierdalaj z łóżka, panowie. A. Wypierdala. O. No dawaj, wyśpicie jak zabici, kurwa. Panowie, ja tu muszę. Ej, dajcie mi jakieś łóżko, no halo. Nie drwal, tylko jakiś. Nie będę tam w nocy szedł do naszego ziomu. Już tam widzę, że siluje bomby. Zadowolony, że on zaraz bogaty będzie. Kurwa mać. Ej, panowie. Cokolwiek. Mogę chyba usiąść na tej ławce i skipnąć jakby do dnia. Tak. Na południe. Szybko minęło. No nie wiem. Słuchaj, Knut, misja wykonana. Proszę, to całe drewno, jakie udało mi się zebrać. Dobrze ci poszło. Wróć do mnie za jakiś czas, a z pewnością będzie więcej pracy do wykonania. Uczciwa płaca za uczciwą pracę. Trzymaj. Aha. Potrzebujesz pomocy przy pracy? Dzięki, chłopcze, ale na razie wróć do mnie za... Za parę dni to mi się tu nie chce. Pewnie jeszcze odwiedzimy ten tutaj tego drwala. A teraz idziemy wykonać misję z naszym, z moim kurwa ulubionym dziadkiem. Witam serdecznie. Przepraszam za moje słowa, chłopcze. Jesteś mistrzem Kilofa i wiem, że tym razem uda się nam znaleźć ogromny skarb. Pozytywne nastawienie, podoba mi się to. I ten skarb musi znajdować się gdzieś pod tym łukiem skalnym. Czy to nie jest przypadkiem jaskinia? Zwał jak zwał. Przekop nawet cały tunel, jeśli będzie trzeba. Uczyń nas bogatymi. Myślę, panie Mortis, że chuja z tego wyjdzie. Ale dobra, pod łukiem skalnym. Tutaj? No dobra. Coś czuję, że mi się ten łuk zaraz kurwa na łeb zrzuci. A to już nie byłaby ciekawa informacja. Mamy 30 w ogóle 7 minut odcinka. To jest na tyle długo, że chyba jeszcze zdążę wykonać tą misję. Wrócić ze skarbem albo z bez... Nie wiem, czy to jakby będzie zakończenie misji, ale jeżeli to nie będzie, jeżeli to będzie zakończenie misji, to możemy się kimnąć u drwali z 3 noce i wykonać nie jeszcze jakąś tą misję głównopłatną, ale może coś się ciekawego wydarzy. Tu jest jakiś spad, może lepiej by było tam się nie udawać. Czy tu dalej mam coś iść? Nie, chyba dalej to nie za bardzo mi się wydaje. Słuchaj, obawiam się, że nic tu nie ma, proszę pana. Chyba, że naprawdę muszę kurwa Jeronimo odpierdolić. No szukałem tu, no nie? Tu nic nie było. Tu nic nie było. A nie, tu nie szukałem? Nie ma czego plądrować. Cały ten wysiłek na marne. Kolejne miejsce sprawdzone, a żadnego skarbu nie ma. Ciekawe, czy Mortis po prostu oszalał na starość i sam narysował sobie mapę. Brzmi ciekawie. Nie. To niemożliwe. Może sprawdzimy ostatnie. To nie było ostatnie miejsce. Po co? Żeby znowu nasze marzenia zderzyły się z okrucieństwem tego świata? Mój skarb! Mój piękny skarb! Te wszystkie złote talerze, kielichy, pierścienie i amulety. Wszystko stracone! Przeklęta mapa!
Gdyby nie ona, siedziałbym sobie teraz spokojnie w przystani. A niechże ją Beliar pochłonie. On wyrzuci mapę, my znajdziemy mapę, bo tam oczywiście, że wskoczymy. Znajdziemy też skarb, który... Prawda? Tak pewnie będzie. Mortisowie puściły nerwy, gdy okazało się, że kolejne miejsce też jest puste. Wyrzucił mapę do dziury w jaskini za obozem drwali. Chyba na jakiś czas wystarczy mi kopania. No nie wiem, kurwa. Coś czuję, że jak pójdę po tą mapę, to znajdę zajebiste jak rzeczy. Życie? Jak życie? Nie jestem bogaty, cała ta farsa na nic. Będę musiał znaleźć inny sposób na zarobek. No to co, widzowie? Chyba nie ma innego wyjścia jak tak zwane Jeronimo. Jabadabadu, skurwysynie. Lecimy. Zobaczymy. O, tam widzę potwora. Ale to spokojnie. No ile hapy dostałem. Poczekajcie, bo mnie tu... Nie chcę fokusować mapy Mortisa, kurwa. To topielce, ale uniki robią. Dobra. Pokaż tą mapę, weź tą mapę. Przeczytaj mapę. Zobacz co w mapie. W ogóle my mamy bardzo dużo map skarbów. A to akurat bym zrobił. Jest jeszcze trzecie miejsce. I to miejsce, okej. Okay. Czyli czwarte miejsce, znaczy się. Do tego miejsca, widzowie, udam się za chwilę. Pozbieramy tu rzeczy, zobaczymy, czy jest coś ciekawego. Magiczna wiedza, okej. Okay. No nie uczymy się magii, więc raczej do chuja nam te księgi, ale najwyżej je sprzedam, no nie? Musimy którąś, gdzieś tu jest wyjście, albo wejście głębiej, nie wiem, które to które jest. Tutaj wyjdziemy na powierzchnię. No wygląda jak wyjście na powierzchnię. To może z drugiej strony będzie wejście. Znaczy wejście, jakby dalsza część jaskini i znajdziemy coś tam ciekawego. Wygląda jak dalsze wejście do jaskini, więc chodźmy. Zdarzajmy się po tym błocie. A nie, to jest wyjście, tak? Chyba tak, widzowie. Nic tu chyba już ciekawego nie znajdziemy. A, znajdziemy worek. Znaczy worek, mieszek i złoto. Spoko. Warto było chyba po to wskoczyć. Ja pierdolę, one shot błotniaka. One shot błotniaka. One shot. No, jesteśmy kurwa turbo za dobrzy w tą grę komputerową. Jest jeszcze jedno miejsce, do którego musimy się udać. Znaczy musimy się udać. Nie, wiadomo, że nic w życiu nie musimy. Ale udamy się tam i mam nadzieję, że tam znajdziemy skarb. Na tym dzisiaj zakończymy odcinek, więc widzimy się dosłownie za sekundę. Ja w tamto miejsce spróbuję. O to kurwa co jest? Gobliny jakieś jebane? Co to kurwa jest? Zombie? Zielony ten człowiek jakiś za bardzo. Kim ty kurwa... Bagienne zombie! Nie, to ja chyba tego nie chcę nawet bić. Ty chcę bić. Z drugiej strony bagienne zombie nie jest aż tak ciężkie, no. Bo one są... O, w ogóle zombie nie są aż tak ciężkie, bo one są po prostu najzwyczajniej w świecie wolne. O, i zbugowane. Piękna sprawa. W ogóle to połączenie potworów, zombie, nekromancji. Dziwny ten świat Gothica, tak szczerze. Jakbym miał tak wam powiedzieć top moich światów, no to Gothic jest gdzieś tam daleko. Ale przez to, że jest tak popularny, w Polsce szczególnie, to jakoś się w niego gra. Ale jakbym miał tak ocenić, jak jest świat stworzony, to o wiele bardziej lubię świat... O kurwa, ile zombie. Widzowie, jak znajdę coś ciekawego, to wam otrzymię grę. Ja się udam... O kurwa, co to jest? To umie tu biec! Ty, golemy już nie takie ciężkie. Ty, ja chyba naprawdę jestem kurwa nieźle OP. Jak ja sobie golemka tego rozpierdalam. No i też jakiegoś bagiennego. Bagienny golem, to brzmi jak kurwa jakiś najmocniejszy potwór świata. No może jakby mnie pierdolnął, to bym padł. Nie wiem. Dobra widzowie, jak znajdę coś tu ciekawego, to wam powiem. W innym wypadku widzimy się tam, gdzie miałem się udać. Narka widzowie, zaraz się widzimy. Widzowie, kliknę sobie na my. Tutaj jest ostatni znacznik. W sensie, złożyło się to zupełnie przypadkowo, ale jest jak jest. Pokaż. Znajdziemy coś tu? Pewnie znajdziemy, no znając tą grę to pewnie tak.
Ufer. A w kufrze? No, o. No to już fajne, tylko nie ma co z tym zrobić. No i eliksir życia na mistrzu też super. A jednak widzowie, no niestety dziadek nie jest z nami bogaty, ale my o troszeczkę bogatsi jesteśmy. Jesteśmy w jakiejś pojebanej mieścinie w ogóle, serio. To jest pierwsza sprawa, w sensie na pojebanej lokalizacji. Strasznie mocne tu moby są, naprawdę. Każdy mob to jest no w miarę siekiera. A druga sprawa to jest taka, że patrzcie ile ja mam w ogóle tych map skarbów. To jest jedna mapa. To wiemy gdzie się mniej więcej znajduje, więc można tam kiedyś pójść. A druga to jest dokładnie to samo. To nieźle, że znalazłem je zupełnie gdzieś indziej, a prowadzę do tego samego miejsca. No dobra. Ja bym wolał mapę wyspy Archolos. I chciałbym się iść, to są mgliste moczary, ja bym chciał bardzo wrócić do kurwa obozu drwali mojego ukochanego. Więc tam się udam, z obozu drwali, słuchajcie, udamy się do miasta. Nie, udamy się gdzieś do, w pobliże miasta i z miasta już pójdziemy z buta, bo tam się dzieje jakaś kurwa zadyma. Ale co dokładnie się dzieje, dowiemy się oczywiście w kolejnym odcinku. Pamiętajcie zostawić lajka, komentarz, suba i przede wszystkim dzwonek, bo wrzucam odcinki nieregularnie, ale za to dwa razy dziennie. Życzę wam miłego dnia i miłej nocy. Zobaczcie Rewinda, 4000 osób widziało przed tobą, ty jeszcze nieco. Do zobaczenia moi drodzy, trzymajcie się, bo... Nara. No.